Nie mam siły wstać z łóżka. Budzę się o 5, czasem nawet o 4 nad ranem. I do 10 zalegam w łóżku. Kiedyś łóżko kojarzyło mi się z wypoczynkiem, po dniu pełnym aktywności. Teraz po prostu nie potrafię go opuścić. Moje ciało jest zmęczone i obolałe, jakby uszła ze mnie cała energia. Nawet oddech zdaje się sprawiać zbyt duży wysiłek. Chociaż momentami sama zastanawiam się, czy jeszcze oddycham, czy w ogóle żyję. Te poranki są najgorsze. Po nocy, która znów nie przyniosła wytchnienia, wracam do rzeczywistości pełnej bólu i niemocy. Próbuję jeszcze zasnąć, ale nie mogę. Czuję potworny smutek, jakbym zapadała się w sobie, kurczyła i znikała. Czasem płaczę. Zdarza się, że łzy po prostu płyną mi z oczu. Nie mogę ich powstrzymać. Rozpływam się w żalu i rozpaczy. Bywa też, że nie mam siły nawet na płacz. Patrzę wtedy w sufit, na cienie rzucane przez firankę na ścianę i czuję straszną pustkę. Czasem mam wrażenie, że spoglądam prosto w otchłań, czarną i zimną, nieprzejednaną i nieuniknioną. Czuję, jak mnie wciąga, jak pogrążam się w tym mroku coraz bardziej. W takich momentach nie wierzę w to, że mogę wyzdrowieć. Nie wierzę w lepsze dni, a im w to, że jeszcze kiedyś będę czuć się szczęśliwa. Myślę wtedy, że to ja jestem problemem, że mam jakąś wadliwą konstrukcję psychiki, zbyt kruchą i wrażliwą, niedopasowaną do zewnętrznego świata, że to przez to wciąż tak się czuję. I wtedy przychodzi obezwładniające poczucie winy, że to wszystko przeze mnie, że powinnam umieć naprawić siebie. Czuję się winna, że opuszczam pracę, że za mało się staram, że nie mam siły, żeby zadzwonić do rodziców. To, co kiedyś sprawiło mi radość, stało się dla mnie obojętne. Nie obchodzi mnie gra na pianinie, nie mam ochoty na słuchanie muzyki, wyjście z domu wydaje się tak potwornie trudne. Zresztą wszystko wydaje mi się teraz tak bardzo trudne. Ciężko mi pójść samej po zakupy, zrobić coś do jedzenia. Zresztą i tak nie mam apetytu. Inni jakoś funkcjonują, mają jakieś życie, a ja wciąż zalegam w łóżku i czuję się tak bardzo beznadziejna. Czasem myślę, że gdybym zniknęła, to byłoby najlepiej. Nie cierpiałabym już. Nie musiałabym się tak męczyć. Depresja to choroba, a choroba to depresja. Co piąta kobieta i co dziesiąty mężczyzna w swoim życiu doświadcza epizodu depresji. Depresja to choroba, w której tracimy poczucie własnej wartości. Tracimy sens istnienia i sens do tego, żeby działać. To, co kiedyś sprawiało nam przyjemność, zaczyna tracić w ogóle znaczenie. Depresja zabiera nie tylko nasze poczucie własnej wartości, nie tylko nadzieję. Depresja to stan, w którym powoli zaczynamy tracić siebie. Pojawiają się myśli dotyczące tego, że może warto by było nie być. Może to ja jestem problemem. I słyszysz te głosy z dobrymi radami. Weź się w garść. Wystarczy mieć plan, pójdź na basen. Może pobiegaj, może potańcz. Spotkaj się z ludźmi, na pewno to wszystko minie. Depresja to stan jakby twoich myśli i emocji. A ty, słysząc te słowa, coraz bardziej czujesz się winny, winna. Czujesz, że chciałbyś coś zrobić, ale nie masz ku temu sił. I te myśli coraz bardziej zaczynają przeszkadzać. Coraz bardziej zaczynają urealniać rzeczywistość tej choroby, że w tej chorobie tracimy siebie. Depresja to nie jest żart. To nie jest wymysł. To nie jest jakby kwestia nastawienia. Depresja to choroba, którą się leczy. Depresja to choroba, w której potrzebujemy też innych do tego, żeby mogli być z nami. I żeby pomogli nam wyjść z tego stanu.
Każda choroba ma kilka ścieżek, czasami dróg wyjścia z niej. W przypadku depresji może to być farmakoterapia, która wymaga konsultacji u lekarza psychiatry. Może to być psychoterapia, która jest długim procesem, najczęściej długim procesem, w którym porządkujesz wiedzę o sobie, a czasami ją nabywasz. Depresja to choroba, z której można wyjść, budując lepsze relacje z sobą samym, a także z innymi. Czasami potrzebne jest dobre odżywianie, czasami higiena snu, a czasami poprawa higieny własnego dnia, uporządkowanie go, przeorganizowanie. Człowiek jest przecież jednością, więc musi zadbać o całego siebie. Nie kupujemy płaszcza na połowę naszej osoby, tylko na całą naszą osobę. Choroba to depresja. Depresja to choroba, a więc można ją leczyć.